Dzień dobry Państwu, będziemy zaczynać. Proszę Państwa, ja się nazywam Karol Mazur, jestem kierownikiem działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego i mam przyjemność w imieniu dwóch ważnych osób, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Łodokowskiego i dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Jana Żadyna, powitać Państwa na promocji książki, bardzo ważnej książki Józefa Rokickiego, Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia. Jak wiecie, jest to książka ważna też ze względu na to, że napisana przez jednej z ważnych osób powstania, dowódcę powstania na Mokotowie, więc to wydarzenie, czyli ta promocja jest dla nas bardzo ważna i dla historyków, i dla pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego rodziny. Chciałbym serdecznie przywitać naszych gości. Chciałbym serdecznie przywitać wnuczkę naszego bohatera, panią Ludwikę Borawsko-Szymborską. Bardzo dziękujemy za pani czas. O pani dziadku ta książka, więc bardzo się cieszymy, że pani jest z nami. I naszych gości specjalnych, pana profesora Tadeusza Radkowskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i pana profesora Krzysztofa Kosińskiego, który przygotował wydanie krytyczne tej książki. Proszę Państwa, zaczniemy oczywiście od prezentacji, więc bardzo poproszę pana profesora Krzysztofa Kosińskiego, żeby powiedział nam, dlaczego ta książka została wydana teraz i dlaczego tak długo czekała na swoje wznowienie, bo nie jest to pierwsze wydanie, ale pierwsze wydanie krytyczne. No i dlaczego Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej się zobligował do wydania tej książki? Jaka jest ranga tej pozycji? Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. Książka jest oczywiście ważna ze względu zarówno na autora, jak i na samą książkę. Może przynajmniej dwa zdania o autorze powiem. Pułkownik Józef Rokicki jest postacią chyba niedocenianą w polskiej historiografii, w takiej w ogóle pamięci o przeszłości, a jest to postać, która przynajmniej w dwóch momentach polskiej historii najnowszej odegrała rolę pierwszorzędną. Nie jest jakiegoś dalekiego planu, ale rzeczywiście rolę pierwszorzędną. I tym pierwszym momentem był rok 1942, kiedy pułkownik Józef Rokicki jako komendant główny Narodowej Organizacji Wojskowej podjął decyzję, strategiczną decyzję o scaleniu ze Związkiem Walki Zbrojnej i podporządkowaniu się Komendzie Głównej Armii Krajowej, wykonując rozkaz naczelnego wodza generała Sikorskiego. Ta decyzja zresztą była decyzją dość kontrowersyjną, długo by o tym mówić. Z całą pewnością jednak pułkownik Rokicki przyczynił się do powstania Armii Krajowej w tej formule, w jakiej ją znamy. No i drugi moment historii najnowszej, w której odegrał rolę pierwszoplanową, no to jest właśnie dowództwo powstania na Mokotowie w 5. obwodzie od 18 sierpnia do 27 września 1944 roku. Książka powstała, proszę Państwa, na emigracji. Pułkownik Rokicki po kapitulacji powstania trafił do obozów niemieckich, do Zandbostel, następnie do Murnau w Bawarii, tam po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie pozostał na emigracji i rozpoczął pracę nad wspomnieniami i nad tą książką w roku 1946. Początkowo chyba nawet nie myślał o książce, raczej początkowo myślał o artykułach. Te artykuły publikował w ramach takiego pisma migracyjnego Placówka. Te artykuły miały charakter początkowo taki trochę przyczynkowy, trochę wspomnieniowy, trochę polemiczny. Miał też charakter obrony własnej dobrego imienia, bo tutaj pewnie wrócimy do tej kwestii w trakcie naszej rozmowy wokół decyzji o ewakuacji z Mokotowa 27 września
26-27 września miały miejsce pewne dosyć poważne kontrowersje pośród dowództwa powstania. Główny zrąb tych wspomnień powstawał w drugiej połowie roku 46, w roku 1947 i jeszcze na początku 48, także to jest ten moment, kiedy ta książka powstawała. I w roku 1949 została przygotowana edycja w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Hanowerze, do czego przyczyniły się struktury polskiego Londynu. Tutaj prawdopodobnie Wojciech Wasiutyński odegrał pewną rolę w przygotowaniu tej edycji w roku 1949. No i właśnie te wspomnienia, która ukazała się w roku 1949, no oczywiście jest czymś niezwykłym, że ona się w ogóle ukazała, tak? Czymś, co tutaj warto podkreślić. No, niemniej jednak no, warunki, jakich funkcjonował i pracował pułkownik Rokicki, no, okoliczności życia emigracyjnego takiej publikacji nie wspominała, więc można powiedzieć, nie pomagała. W związku z tym tutaj rzeczywiście ta edycja była obciążona dość dużą liczbą błędów edytorskich, interpunkcyjnych, czasami merytorycznych, nie wynikających ze złej woli autora, wbrew broń Boże, bo tam nawet jest takie zastrzeżenie, że to się ukazuje bez korekty autorskiej, tak? To znaczy pułkownik Rokicki no, nie mógł tutaj dokonać tego, co my zazwyczaj dokonujemy, to znaczy jeszcze tak tekstu przygotowanego do druku, żeby przejrzeć, wypowiedzieć jakieś chusterki. No, tak czy inaczej ta książka w tej niedoskonałej w moim przekonaniu, aczkolwiek cennej formie jakoś zaistniała, natomiast ona zaistniała w sposób taki, no, który właśnie recepcji tej książki nie sprzyjał. Ta książka, właściwie te wspomnienia były nieobecne w Polsce. Gdy pułkownik Rokicki powrócił z emigracji do Polski w 1957 roku, to trochę egzemplarzy tej książki przywiózł, więc do niektórych historyków, na przykład do pułkownika Adama Borkiewicza, taki egzemplarz tej książki trafił, no do iluś jeszcze osób. Natomiast no, generalnie ta książka była prohibitem, właściwie była niedostępna w obiegu bibliotecznym. I tutaj rok 89 pod tym względem też niewiele zmienił. Pewnie można byłoby długo dyskutować, dlaczego po roku 89 też klimat nie sprzyjał powrotowi do tego tekstu. No i właściwie, gdy ja się trochę mierzyłem z historią konspiracji narodowej w Warszawie, no to cały czas miałem poczucie, że ta książka pułkownika Rokickiego nie dość, że jest niedostatecznie spożytkowana, no to jeszcze praktycznie niedostępna, tak? To znaczy w większości biblioteki nie ma, no w antykwariatach też próżno jej szukać, mało kto w ogóle posiada jakiś egzemplarz tej książki. No i stąd powoli rodził się taki pomysł, że tę książkę należy przypomnieć, no i przypomnieć należy wreszcie też jej autora. I bardzo się cieszę i bardzo dziękuję zarazem Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej, że zdecydował się na wydanie tej książki. Bardzo ładne, bardzo podoba mi się okładka tej książki, to myślę, że to jest, podkreśla jej atrakcyjność. W stosunku do tej edycji z 1949 roku zaszły tutaj pewne zmiany. To znaczy, to są zmiany dwojakiego rodzaju. Z jednej strony ja uzupełniłem ten oryginalny tekst z 1949 roku apendyksami, to znaczy zapiskami, konspektami planowanej przez pułkownika Rokickiego książki kolejnej w latach 60. W roku 1965 pułkownik Rokicki podpisał umowę, znaczy zawarł taką przedwstępną umowę z Instytutem Wydawniczym Paksu i myślał nad przygotowaniem książki. Z różnych powodów ona ostatecznie nie powstała, ale w każdym razie zachowały się maszynopisy, konspekty, pewne notatki, więc postanowiłem to tutaj włączyć, żeby też pokazać pewną ewolucję myślenia pułkownika Rokickiego, a w każdym razie też, żeby pokazać pełni, tak,
to, jak on pamiętał, jak postrzegał okres II wojny światowej. Tutaj chylę czoła przed panią Ludwiką, wnuczką pułkownika Rodzickiego, która udostępniła archiwum domowe. Dzięki temu tutaj też znalazły się listy, korespondencja pułkownika Rodzickiego, która, jak sądzę, też rzuca dodatkowe światło na tę postać i pokazuje też go z takiej może trochę innej perspektywy. To z jednej strony, z drugiej strony no, starałem się tę książkę opatrzyć aparatem naukowym, poprzez takim wstępem, który trochę przybliża sylwetkę pułkownika Rawickiego, choć mam oczywiście poczucie, że biografia, pełna biografia pozostaje do napisania. Tutaj szczególnie mi zależało, żeby w tym wprowadzeniu pokazać te takie newralgiczne dni powstania na Mokotowie, tak? To znaczy zwłaszcza między 23 a 26, 27 września. To jest taki moment szczególny w biografii pułkownika Rawickiego. On z tym doświadczeniem sam się mierzył przecież przez znaczną część swojego życia. No i zwłaszcza te wydarzenia między 25 a 27, no starałem się tak prześledzić trochę godzina po godzinie, no zbierając dostępną literaturę przedmiotu, dostępne źródła, no natrafiając też na takie źródła, które może nie były dostatecznie do tej pory wykorzystywane czy spożytkowane. Zależało mi bowiem, żeby rację pułkownika Rawickiego tutaj jakoś przybliżyć. Nawiasem mówiąc, Jerzy Kłoczowski, który pisał o powstaniu na Mokotowie, zawarł takie ciekawe zdanie w jednej ze swoich książek, że no, musi upłynąć jeszcze czas, żeby bez emocji można było podejść do oceny tych wydarzeń, które miały miejsce pod koniec września na Mokotowie. No i myślę, że rzeczywiście ten upływ czasu tutaj pozwala rację pułkownika Rokickiego lepiej poznać, lepiej zrozumieć. Starałem się też ten tekst opatrzyć przepisami. No i tutaj rzeczywiście zaczęły się schody, ponieważ no, zadanie trochę przekroczyło moje w pewnym momencie siły, to znaczy dopóki jeszcze rzecz dotyczyła powstania warszawskiego, to praca szła gładko, ale gdy przyszło tutaj mierzyć się z innymi rozdziałami tej książki, które dotyczą początków konspiracji narodowej, Narodowej Organizacji Komórki, Narodowej Organizacji Wojskowej na Węgrzech, oddziałów partyzanckich w południowo-wschodniej Polsce, w Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, kulisów, rozgrywek w Komendzie Głównej Armii Krajowej, no to tu rzeczywiście problemy się zaczynały dosyć mnożyć. Zwracam też uwagę na taki problem, jaki tutaj towarzyszył, mianowicie gdy pisał początkowe artykuły, potem te wspomnienia, pułkownik Rokicki kryptonimował, tak, znaczną część postaci, tak, i to do tego stopnia, że nawet nie podawał pseudonimów, tylko pierwszą literę na przykład, tak, na nazwiska. No i czasami, no, a czasami stosował po prostu taki zapis, no, że nie wiem, ktoś na czele takiej komórki stoi X, tak, po prostu. Znaczy robił to oczywiście po to, żeby nie narażać takiej osoby na represje, gdyby jeszcze ta osoba znajdowała się na terenie kraju. No i oczywiście problem oczywiście polega na tym, że po latach niektóre te X-y da się rozszyfrować, tak, a niektórych się nie da rozszyfrować, albo przynajmniej ja nie dałem rady rozszyfrować, więc tu jest oczywiście, może się okazać, że zwłaszcza badacze historii bardziej lokalnej, albo miłośnicy lokalnej historii będą w stanie takie postacie, które są właśnie trudne do rozpoznania po latach, jeszcze odszyfrować. Proszę Państwa, w związku z tym, no, krótko mówiąc, ja bardzo no, cieszę się, że ta książka po tylu latach, po ilu, no, jeżeli dobrze liczę, no, po 75 latach prawie, no, może trafić do obiegu czytelniczego. No, jest szansa na to, że po prostu ta książka będzie dostępna w bibliotekach, również w księgarniach. No i pewnie teraz no, nie będzie wytłumaczenia dla historyków, że nie korzystali z tego źródła, bo jest, nie wiem, niedostępne, trudne do zdobycia, znalezienia, więc myślę, że czas ponownie mierzyć się i z tą książką, i z tą postacią. Cieszę się, że ta postać została przypomniana, tym bardziej, że no, do dzisiaj pułkownik Rokicki nie ma swojej ulicy w Warszawie, pomimo że dowodził w końcu powstaniem w tak metalicznej dzielnicy, jakim był Mokotów. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za to wprowadzenie. Panie profesorze, oczywiście zwracam się do profesora Rutkowskiego.
co ta książka wnosi do naszej wiedzy o polskim podziemiu, powstaniu, jakie jest właśnie rola merytoryczna, historyczna tej pracy? Pytanie jest dosyć trudne, natomiast no, ja to trochę będę polemizował z moim przedmówcą, znaczy, moim zdaniem ona wnosi ogromny ładunek wiedzy, jeśli chodzi o początki podziemia narodowego i organizację podziemia narodowego w latach 39-42. To jest to, co jest chyba najcenniejsze, bo oczywiście powstanie jest bardzo wartościową relacją i istotną, natomiast do powstania zachowało się bardzo wiele relacji, bardzo wiele dokumentów. Bez Rokickiego pewnie ta historia byłaby trochę uboższa, ale jednak by była taką no, pełnokrwistą w miarę opowieścią czy obrazem powstania. Natomiast gdyby nie było tej relacji pisanej na gorąco, od razu, ze świeżą pamięcią, zresztą pamięcią świetną, to jest na ile byłem w stanie odtworzyć, taka osoba, która ma świetną pamięć do nazwy, do ludzi, do dat, on właśnie głównie, to się strasznie źle czyta na początku, ale i jest koszmarem dla opracowującego, natomiast z punktu widzenia dokumentacji to jest coś, co wobec właśnie bardzo słabego zachowania archiwów Narodowej Organizacji Wojskowej i zwłaszcza z pierwszych tych lat konspiracji, no to jest rzecz bezcenna i bez tego byśmy byli zupełnie w innym miejscu. Także no, wartość tej książki jest i tych apendyksów, tak, czyli tego, co zostało po pułkowniku Rokickim w zakresie dokumentacji, no ogromna, z naciskiem jednak na konspirację. Natomiast najciekawsze oczywiście z punktu widzenia czytelnika jest powstanie i najlepiej napisane literacko. Też myśmy o tym przed chwilą rozmawiali, że momentami to jest, no jak człowiek zna Mokotów, ja się wychowałem na Mokotowie, to w zasadzie można tą książką chodzić i robić sobie te wycieczki krajoznawcze i wyobrazić, jak to było. Ale jest pisane tak szczegółowo, ale tak plastycznie jednocześnie. Także myślę, że z jednej strony oczywiście szkoda, że ta książka nie weszła do normalnego obiegu, choćby po roku 89 zaraz, ale drugie mam wrażenie, że gdyby weszła, to być może z tymi wszystkimi błędami, x-ami i tak dalej, została po prostu przedrukowana przez jakieś wydawnictwo ze wstępem kogoś, kto prawda, nie zna archiwaliów, bo one nie zawsze były dostępne, nie zawsze były pełne. I w tym momencie, prawda, byśmy mieli taki w jakimś sensie półprodukt. No, po tej zwłoce prawie 30-letniej mamy jednak książkę, z której można korzystać i jako, prawda, lektury dla zrozumienia, co się wtedy działo, ale także jako podstawy źródłowej do historii Polski pod okupacją niemiecką. Bardzo dziękuję. No i Państwo się zorientowaliście, ta książka jest ważna przede wszystkim do tego, żeby wypełnić pewną naszą dziurę wiedzy o ruchu narodowym w czasie II wojny światowej, bo jak wiemy, temu nurtowi naszych dążeń niepodległościowych został najbardziej doświadczony chyba przez system komunistyczny i pamięć o ruchu narodowym i ciągle trzeba ją przywracać, prawda? I ta książka jest ważnym elementem, żeby o tym nieco zapomnianym nurcie naszych dążeń niepodległościowych i narodowych w czasie II wojny światowej przypomnieć. Nie jest lektura łatwa, ja jestem po lekturze oczywiście i jak powiedziałem, jestem tutaj od edukacji, więc oczywiście mamy pewien obraz, pewnie uproszczony, polskiego podziemia, z którego jesteśmy dumni, staramy się młodzieży przekazać, że to jest ważny nasz element naszej tradycji. A ta książka jest trudna nie tylko pod względem literackim, ale wprowadza znaczne rysy na pewien taki wyidealizowany obraz, prawda, że mamy zwarty pewien organizm, który organizuje walkę przeciwko okupantom, tutaj przede wszystkim okupantowi niemieckiemu. Książka Józefa Rokickiego jest pisana z pewną goryczą, prawda? Nie to z goryczą przeciwko okupantowi, ale też wobec swoich kolegów z polskiego państwa podziemnego. I stąd moje pytanie do panów. Czy to jest, czy faktycznie ten podział, tutaj oczywiście wiemy, że chodzi o spór między Narodową Organizacją Wojskową Armii Krajowej na procesie scalania
w drugiej połowie 1942 roku. Czy tak powiedziałbym gorycz Rokickiego, bo widać, że on jest rozczarowany pewnymi tutaj relacjami ludzkimi, też między organizacjami. Czy ta gorycz nie przesłania rzeczywistości? Czy ten obraz nie jest troszeczkę przesadzony? Czy faktycznie tak te relacje trudno się układały? Mam na myśli oczywiście relacje między NOG-em, czyli Narodową Organizacją Wojskową, a Armią Krajową. Znaczy, to jest rzeczywiście jeden z takich trudniejszych tematów i tym trudniejszym, że Narodowa Organizacja Wojskowa właściwie też nie doczekała się jakiejś kompletnej monografii. Tak? To już Narodowe Siły Zbrojne mają kilka książek, natomiast ta formacja, no, która w roku 1942 liczyła no, wedle różnych danych od 75 do powyżej 100 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych. W tym warto też pamiętać o Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet. Tutaj pan profesor Rutkowski wspomniał, że ta książka właśnie, jeżeli chodzi o tę pierwszą fazę okupacji, przynosi wiele unikalnych informacji, to ja bym na ten szczegół zwrócił uwagę. Tak, że ta książka jest właściwie jedynym do dzisiaj takim źródłem wiedzy na temat Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, tak, która miała też niebłahe znaczenie. Przykładem Warszawa, ale też południowo-wschodnia Polska. No, ta książka jest rzeczywiście pisana z pewnego rodzaju goryczą i można się zastanawiać, czy upływ czasu nie wpłynąłby na może nieco inne spojrzenie na to doświadczenie wojny i okupacji, na te relacje w strukturach zarządzających państwem podziemnym. Rzeczywiście pułkownik Rokicki pisał w roku 1946-1947. W tym czasie ukazywały się w prasie emigracyjnej artykuły dość napastliwe wobec niego, zwłaszcza generała, wówczas już generała Antoniego Chruściela. W roku 1948 ukazała się też książka Chruściela o Powstaniu Warszawskim. W związku z tym pewnie ten element z jednej strony polemiki, z drugiej strony obrony własnych wyborów, własnych racji tutaj gdzieś był obecny. Ta decyzja o scaleniu Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową, no, była decyzją niezwykle trudną. Pułkownik Rokicki w tej książce dość szczegółowo wyjaśnia swoje motywacje. Z całą pewnością decydowała tutaj postawa państwowa, propaństwowa, tak? Znaczy przekonanie, że zwłaszcza w takim czasie jak wojna i okupacja, armia musi być czymś, co łączy społeczeństwo, czymś możliwie jednolitym. Tutaj zresztą pułkownik Rokicki powołuje się na Romana Dmowskiego, który mawiał, że zwłaszcza w sytuacjach krytycznych dla ojczyzny trzeba umieć przekroczyć podziały partyjne i wznieść się na pewien wyższy poziom myślenia. I niewątpliwie to przesłanie pułkownikowi Rokickiemu towarzyszyło. Natomiast no, doświadczenie scalenia z Armią Krajową, no, było na pewno pasmem rozczarowań dla pułkownika Rokickiego. To z dwóch zasadniczych powodów. To znaczy, z jednej strony dowódcy, zwłaszcza wywodzący się z NOW, no, byli po prostu sekowani. No, to Wiktor Trościanko to ujął dosyć brutalnie, że rozpoczęła się gra o to, żeby kiwnąć frajerów, to cytuję Trościankę. Tak? No i chyba trochę tak to wyglądało. Z tego powodu na przykład w Okręgu Stołecznym Stronnictwa Narodowego Narodowej Organizacji Wojskowej w Warszawie Tadeusz Maciński, który był również zwolennikiem scalenia, jednak dążył do tego, żeby jednak te struktury zachowały pewną przynajmniej tę samodzielność, a już na pewno taką polityczną samodzielność. No a z drugiej strony, no, to scalenie weszło, znaczy to scalenie oznaczało wejście na drogę realizacji planów operacyjnych Komendy Głównej AK, które były właściwie, no, sprzeczne z planami operacyjnymi zarówno Narodowej Organizacji Wojskowej, jak i później Narodowych Sił Zbrojnych. Tak? To znaczy
No, jednym z takich strategicznych celów opracowywanych w Komendzie Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej jeszcze pod kierunkiem pułkownika Rokickiego była koncepcja marszu na zachód. Tak? Stąd też jakby ta charakterystyczna struktura NOW z myślą o tym, żeby przygotowywać struktury batalionów, które mogłyby się przekształcić w dywizje, które mogłyby operować na trzech lub czterech kierunkach. Kierunek wrocławski, kierunek frankfurcki, kierunek szczeciński i kierunek królewiecki. I to był tutaj, jeżeli chodzi o ten o zachód, to był ten cel strategiczny. Z punktu widzenia dowódców Narodowej Organizacji Wojskowej pułkownika Rokickiego, zarówno burza, jak i zwłaszcza plan rozpoczęcia powstania w Warszawie, to był czymś, co się zupełnie nie mieścił w ich jakby wyobrażeniu, w ich planowaniu, tak, zachowania polskich struktur podziemnych w końcowej fazie wojny. I tu jest pewien tragizm jakby losów tych ludzi, takich ludzi jak pułkownik Rokicki i wielu ludzi z tej formacji, którzy byli przeciwni rozpoczynaniu powstania w Warszawie, a pomimo tego, tak, no, stali się jego uczestnikami, stali się jego bohaterami. Tak? I to był taki, jak sądzę, często towarzyszący dysonans tym ludziom, zarówno wtedy, jak i po wojnie. Tak? To znaczy to takie napięcie, takie poczucie sprzeczności pomiędzy tym, co podpowiadał realizm polityczny, a tym doświadczeniem heroizmu powstania warszawskiego. Tak? I gdzieś to napięcie, jak sądzę, pułkownikowi Rokickiemu też towarzyszyło. No stąd być może też pewna taka namiętność tych jego diagnoz, jego ocen, ta emocjonalność, która się momentami tutaj ujawnia. No bo gdzieś cały czas to doświadczenie tego tragizmu tutaj jakby powracało. Panie profesorze? Tak, znaczy na pewno ta książka jest pisana przez człowieka rozgoryczonego, tak jak zresztą mój przedmówca powiedział, tak, no, jeszcze pisana była w trakcie polemik, oskarżeń emigracyjnych, czyli też na taki nurt człowieka oskarżonego, broniącego się. Natomiast no, więc trzeba sobie trochę tą jego taką gorycz odskrobać samemu, zobaczyć, znaczy nie przyjmować jej może w całości. Natomiast ja mam takie przekonanie, że gdyby była pisana, nie wiem, po latach na przykład, w latach 60. czy 70., po pierwsze by nasiąkła już trochę literaturą przedmiotu, opiniami innych osób, w związku z czym byłaby mniej autentyczna, mniej wiarygodna, a z drugiej strony może byłaby bardziej ugodzona. Znaczy, że może pewne właśnie opinie, oskarżenia, pretensje byłyby zostały wyłagodzone, wycyzelowane, zwłaszcza że żyli ludzie, którzy mogli się jeszcze wtedy odezwać, mogły zwyciężyć jakieś takie konformy, czy właśnie taki trochę bardziej już większa perspektywa spojrzenia. I wtedy ta książka by była złożona, ponieważ emocje ludzkie są czymś prawdziwym i taka właśnie zawsze dążenie, żeby kochajmy się wszyscy, prawda, i każdy miał swoją rację, no zaciera ostrość sporu, który ten spór był sporem ewidentnym, który to spór zarówno o rząd dusz armii w kraju, czyli armii Armii Krajowej, jak i o związaną z tym taktykę działania, no był sporem bardzo mocnym, bardzo takim zacietrzewionym i w końcu same okoliczności wybuchu powstania, które noszą wrażenie, czy były zaszło w trakcie próby wymuszenia na generale Boży Komorowskim decyzji za wszelką cenę, prawda? Kiedy, żeby on się, broń Boże, nie wahał, żeby jednak nie wycofał się, żeby to powstanie jednak wybuchło, cokolwiek się nie stanie, tak? Przez część członków Komendy Głównej, już nawet odchodząc od teorii spiskowych, właśnie co do okoliczności wybuchu, no ten spór między lewicą i prawicą, między właśnie redentystami a ludźmi, a realistami, on przebiegał bardzo ostrą linią przez Komendę Główną, tak, przez polskie podziemie i no właśnie to, o czym pisał Kłoczowski, się przypomina, czyli być może teraz powoli będziemy na to w stanie spojrzeć
na chłodno, na spokojnie zastanowić się, na ile właśnie bohaterstwo osobiste wykazane przez uczestników wydarzeń może zacierać, czy zaciera ich błędy polityczne i błędy wojskowe popełnione w czasie okupacji, a zwłaszcza w okolicach lata 1944 roku. Bardzo dziękuję. Państwo się będzie, ja będę stopniował emocje, ale będę miał jeszcze tą dyskusję próbował na wyższy poziom. Na razie trzymamy się, powiedziałbym, pewnego tonu. Kolejne pytanie moje dotyczy właśnie, żebyśmy panowie przybliżyli faktycznie te napięcie między tymi dwoma czołowymi postaciami, które pojawiają się. Już troszeczkę o tym była mowa, ale myślę, że warto to naszym gościom naświetlić, prawda? Czyli tak naprawdę o co chodziło w sporze między pułkownikiem Rokickim a dowódcą powstania warszawskiego Antonim Chruścielem, pseudonim Monter. I widać, że autor tej publikacji jest bardzo przejęty, prawda, że został potraktowany niesprawiedliwie przez dowódcę powstania. Więc chciałbym, żebyście panowie pokrótce, prawda, uzupełniając się, naświetlili, jaka była geneza tego sporu i finał. Tutaj chyba trzeba zrobić krok wstecz i odnieść się do oceny Komendy Głównej AK zawartej w tej książce. Otóż pułkownik Rokicki stawia tezę na podstawie swoich własnych doświadczeń oraz też rozmów prowadzonych tuż po wojnie, a o tym jeszcze nie mówiliśmy, a w roku po wyjściu z niewoli niemieckiej do tego roku 1946-1947 rzeczywiście miał okazję rozmawiać z bardzo wieloma jeszcze świadkami i na pewno oni byli tutaj dla niego ważnym źródłem wiedzy. Pułkownik Rokicki stawia tutaj taką tezę, że Komendą Główną AK kierowała de facto klika, jak on to nazywa, i tutaj a propos tego dystansu czasowego, no można by się zastanawiać, czy gdyby to pisał w latach 60., czy tego słowa klika by użył, czy być może już by próbował to jakoś finansować. Aczkolwiek zgadzam się, że właśnie może ten taki autentyczny ton tych wypowiedzi jest walorem tej książki. Może to, że ta książka nie jest taka wypolerowana, może przez to jej atrakcyjność jest większa, bo rzeczywiście jak się czyta te maszynopisy z lat 60., to tam już widać, że pułkownik Rokicki próbował trochę tak, no właśnie, w rolę historyka bardziej wchodzić, a nie świadka epoki pewnego sprawozdawcy wydarzeń, w których sam uczestniczył. No, więc on stawiał tezę, że kierowała klika, którą tworzyli generał Wilczyński, szef sztabu, pułkownik Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej oraz Antoni Samojca, szef trzeciego oddziału, który miał zresztą rolę tutaj pomniejszą do odegrania. Dwie kluczowe postaci w ocenie pułkownika Rokickiego to jest Pełczyński i Rzepecki. Przy czym w Pełczyńskim pułkownik Rokicki widział kontynuatora reżimu sanacyjnego sprzed 1939 roku, który zresztą w ocenie i pułkownika Rokickiego, i tej formacji właściwie no, ludzie współtworzący ten reżim w roku 1939 utracili polityczne i moralne prawo do kierowania państwem polskim, polską polityką. Tak? I stąd też właśnie to dążenie co najmniej do czasu wydania rozkazu spaleniowego przez generała Sikorskiego w lutym 1942 roku, dążenia do jednak budowania jednak czegoś nowego od podstaw. Oraz pułkownik Rzepecki, który w ocenie pułkownika Rokickiego popychał polskie państwo podziemne na lewo w stronę porozumienia z
być może jakiejś formy porozumienia z środowiskami, no, może nie komunistycznymi, ale na pewno radykalnie lewicowymi, z myślą o tym, że taka formuła polityczna, no, będzie akceptowalna dla Moskwy. No, pułkownik Żabecki pewnie też miał tutaj swoje racje polityczne, można o tym osobno dyskutować, co nie zmienia faktu, że tutaj ten spór był rzeczywiście dosyć mocno odczuwalny, mocno przeżywany. Nawiasem mówiąc, ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na książkę Stanisława Salmonowicza dotyczącą powstania warszawskiego, w której on zawarł takie wspomnienie swoje jeszcze z ostatnich lat życia pułkownika Żabeckiego. Mianowicie Salmonowicz, no, zwrócił się wówczas z takim apelem do pułkownika Żabeckiego, żeby, no, zdecydował się on wreszcie to tak po męsku stanąć w prawdzie i opisać swoją rolę, zwłaszcza w lipcu 1944 roku, i swój wpływ na podejmowanie wówczas decyzji, a zdaje się, że był to wpływ dosyć znaczący, być może kluczowy w pewnych momentach. Chyba kluczowy. Zaraz dojdziemy do Montera. No ale się tutaj tej odpowiedzi nie doczekał i jest pewną zagadką historii, taką trochę białą plamą, rola pułkownika Żabeckiego w lipcu, zwłaszcza w ostatniej dekadzie lipca 1944 roku. Mówię o tym również dlatego, że pułkownik Żabecki stał się mentorem pułkownika, a później generała Kruściela Montera. I tutaj są bardzo ciekawe relacje na temat łączących ich stosunków. Otóż z wielu przekazów wynika, że Żabecki stał się kimś w rodzaju takiego duchowego, intelektualnego przewodnika dla Kruściela. I że zwłaszcza w lipcu 1944 roku, no, Kruściel podejmował pewne decyzje, również o charakterze politycznym, właśnie pod wpływem Żabeckiego. Więc tutaj jakby ten spór z Kruścielem, on był rzeczywiście taki dwupoziomowy się stał. Tak? To znaczy jest ta płaszczyzna polityczna, to znaczy jakby pewne fundamentalne pytania o to, jak kierować państwem polskim, jak ma wyglądać ta polityka polska, tak, i w ogóle, no, a ostatecznym takim pytaniem, które gdzieś w tle się pojawiało, no, to też jest pytanie o sens polskości i rozumienie polskości. Pułkownik Rokicki zwraca uwagę na to i to jest moim zdaniem prawdą, że Żabecki rzeczywiście miał jakąś szczególną idiosynkrazję na wszystko, co się kojarzyło z prawicowością. Tak, Żabecki jest trochę takim archetypem inteligenta, który może nie ma do końca wyrobionych poglądów, czy wyrobionego światopoglądu poza tą jedną kwestią. Tak? Znaczy nienawidzi prawicy. I pułkownik Żabecki kimś takim właśnie był. Naprawdę nienawidził prawicy, jeżeli mógł coś zrobić na złość tym, których uważał za prawicę, to robił. Więc to jest ta pierwsza płaszczyzna. No jest ta druga płaszczyzna, już czysto wojskowa. No i są tutaj dwa newralgiczne momenty. Pierwszy moment to jest oczywiście mianowanie pułkownika Rokickiego dowódcą 5. obwodu. Zwracam uwagę, że przez pierwsze dni powstania pułkownik Rokicki pozostawał bez przydziału. Mało tego, on nie został poinformowany o godzinie W. Tak? Znaczy, to też pokazuje, jak Komenda Główna traktowała dowódców wywodzących się z Narodowej Organizacji Wojskowej, już o informacjach nie wspominam, o NSZ-cie nie wspominając. Od 6-7 września pułkownik Żabecki już rzeczywiście miał istotną rolę do odegrania, ponieważ stał się rozmówcą i tłumaczem Kaługina, bardzo takiej tajemniczej do dzisiaj postaci, jako ktoś, kto znał biegle język rosyjski, no bo musiał przez armię rosyjską przejść. Nie mówiąc o szkolnictwie, władał tym językiem biegle, więc stał się tutaj tłumacz. Został wyznaczony na dowódcę powstania na Mokotowie 18 sierpnia przez pułkownika Kruściela, ponieważ, no, był wtedy oficerem wysokiej rangi, no, pozostającym jeszcze bez przydziału. Natomiast jest rzeczą tutaj bardzo charakterystyczną i znamienną,
że Chruściel później tymi datami dziwnie manipulował, dlatego że w swojej książce pisanej w 1948 roku sugerował, że mianował pułkownika Rokickiego już 10 sierpnia, 12 on się znalazł na Mokotowie. On to zrobił moim zdaniem intencjonalnie, żeby właśnie pogrążyć tutaj właśnie również strony wojskowe pułkownika Rokickiego jako tego, który nie sprostał stawianym mu wyzwaniu. A drugi moment, w którym rzeczywiście ten spór stał się szczególnie silny, jego echa rozchodziły się przez kolejne dziesiątki lat, no to jest decyzja o ewakuacji Mokotowa 26 września. Ja starałem się dosyć tutaj możliwie starannie zrekonstruować te wydarzenia z tych właśnie newralgicznych dni września. Stawiam pytanie, co o swoich intencjach, co mogli nawzajem wiedzieć Chruściel i pułkownik Rokicki na Mokotowie. Starałem się pokazać, że ta decyzja o ewakuowaniu Mokotowa wieczorem 26 września była decyzją racjonalną, co nie zmienia faktu, że pułkownik, wówczas generał Chruściel, jakby no, wykorzystał jakby tę sytuację do obsadzenia pułkownika Rokickiego w roli trochę takiego czarnego charakteru, z taką wręcz sugestią, że to przez Rokickiego właściwie no, powstanie poniosło porażkę, tak? To znaczy, że trzeba było już przystać na rozmowy kapitulacyjne, ponieważ utrata Mokotowa no, właściwie oznaczała no, utratę sensu kontynuowania powstania. No i ten spór moim zdaniem rzeczywiście jest tutaj dosyć istotny, ponieważ większość tych zarzutów kierowanych pod adresem pułkownika Rokickiego no, była dyktowana jednak złą wolą, to znaczy w znacznej mierze one były intencjonalne, tak? To znaczy no, były trochę poszukiwaniem takiego kozła ofiarnego. I podpułkownik Rokicki w tej roli został obsadzony. A z drugiej strony no, przez długie lata też bardzo trudno było w oparciu o dostępny stan wiedzy i możliwości źródłowe rzeczywiście rozpoznać to, co w tych kluczowych dniach się na Mokotowie działo. I ja tutaj pozwolę sobie to zwrócić uwagę na taki jeden szczegół. No, mam nadzieję, że ja to dobrze, że trafnie rozpoznałem tę sytuację. Mianowicie w całej dostępnej literaturze przedmiotu nie zwraca się uwagi na to, że o godzinie 19, 26 września oddziały niemieckie znajdowały się o 200 metrów od kwatery pułkownika Rokickiego i od ostatniego dostępnego włazu, którymi oddziały z Mokotowskiej mogły się ewakuować do Śródmieścia. To jest nieobecne w literaturze przedmiotu, a to jakby zupełnie zmienia obraz rzeczy, no i motywację pułkownika Rokickiego, który przekonany, że te oddziały jeszcze, które znajdują się na Mokotowie, mogą wziąć udział w obronie Śródmieścia i tam jeszcze kontynuować walkę, wydaje mi się, że ta decyzja była racjonalna. Natomiast to oczywiście no, z punktu widzenia już takiego historycznego natrafiamy na szereg problemów badawczych, tak? No bo jakby rzeczywiście problem komunikacji między Mokotowem a Śródmieściem, wymiany meldunków, wiedzy dowództwa powstania, znaczy sztabu Montera i sztabu Bora Komorowskiego o tym, jak rzeczywiście wygląda sytuacja na Mokotowie, no to są wszystko takie kwestie, które po latach lepiej widać i pewnie ten obraz też trochę komplikują, tak? No z całą pewnością i sztab Montera i sztab Bora Komorowskiego no pełnej wiedzy o sytuacji na Mokotowie po 23 po ofensywie tej grupy bojowej Wintera Rolla, prawda, no moim zdaniem tej pełnej wiedzy nie mieli z takich czy innych powodów, tak? W związku z tym, no, to z perspektywy czasu dopiero widać, natomiast rzeczywiście przez długie dziesiątki lat po wojnie no, pułkownik Rokicki był obsadzany w roli właśnie tego czarnego charakteru. Jeszcze w latach 90. ukazywały się po raz pierwszy w Polsce w wydaniu krajowym publikacje właśnie, no nie wiem, na przykład myślę tutaj o książce Zawodnego z relacjami świadków Powstania Warszawskiego, gdzie po raz kolejny przedrukowana została taka bardzo krytyczna wypowiedź Bora Komorowskiego na temat pułkownika Rokickiego. No, rzeczywiście
z wieloma błędami faktograficznymi, które zresztą w żadnych przepisach do tej edycji nie zostały zawarte, więc to tym bardziej się cieszę, że tutaj no, była okazja, żeby właśnie jakby dokonać pewnych sprostowań, no i też no, z pewnym aparatem naukowym do pewnych dokumentów i relacji się móc odnieść i pewne rzeczy sprostować i uściślić. Dziękuję. Panie profesorze. Tak, znaczy ten spór z Chruścielem niewątpliwie jest sporem, był sporem politycznym. Znaczy Piłsudczyka czy i środowiska Piłsudczykowskiego z osobą, która do tego środowiska nie pasowała, która była przez nią jakoś izolowana i traktowana podejrzliwie. Natomiast no ja tutaj no, bardzo, im dalej w las, im dłużej się nad tym zastanawiam, im więcej dokumentów czytam, tym bardziej negatywnie widzę rolę pułkownika Rzepeckiego, który niewątpliwie był politykiem w wojsku. Znaczy robił politykę, działał politycznie bardzo zdecydowanie, bardzo mocno, wykorzystując do tego aparat propagandy wojskowej, najsilniejszy aparat propagandy w Polsce podziemnej. Da? I to w związku z tym, że był politykiem zacietrzewionym, o czym tutaj profesor Gosiński powiedział, i decyzję o wołaniu powstania, czy nie on jeden odpowiada, bo odpowiada i Okulicki, i Pełczyński, ale też Rzepecki być może gdzieś, no, był na pewno jedną z tych trzech osób, które za nie tylko samą decyzję o powstaniu, ale także o sam moment podjęcia tej decyzji, moment niewątpliwie błędny i przesądzający o jego klęsce w znacznym stopniu odpowiada. Natomiast tu jeszcze ja bym tylko dodał, że też no, pułkownik Rokicki też nie do końca był bez winy w tym konflikcie, w okoliczności podejmowania decyzji o odwrocie, ponieważ na początku jednak przesyłał do centrali meldunki świadczące o możliwości obrony. No, czyli on też zbyt optymistycznie chyba ocenił sytuację. Tutaj profesor Kosiński we wstępie bardzo plastycznie pokazał, jak trudna była obrona Mokotowa, nowoczesne dzielnicy z szerokimi ulicami, z blokami już nie tak solidnymi, część w znacznym stopniu budynkami, jak na przykład na Ochocie, czy w Śródmieściu, czy na Starym Mieście. W związku z czym on zbyt optymistycznie ocenił możliwości obrony już wyczerpanych, nie mających specjalnie amunicji, wymęczonych kilkunastoma dniami ciężkiej walki żołnierzy i ten krach jakby tej obrony własne oddziały w pewnym momencie zaskoczył. Czyli komenda główna też była w związku też z tymi opóźnieniami i komenda okręgu z opóźnieniami przepływu informacji zaskoczona zmianą tonacji, że będziemy się bronić na gruzach, a potem nagle się wycofujemy. Druga rzecz, no to też nieładnie wyglądała z punktu widzenia zewnętrznego sytuacja, w której jako jeden z pierwszych w Śródmieściu, czy nie jeden pierwszy, ale w każdym razie w tej pierwszej fali pojawia się dowództwo okręgu, a nie tak jak kapitan chodzi z okręgu ostatni. Tu jest o tyle, że też pułkownik Rokicki to nie jest jego winą, tak? Błędnie trochę ocenił możliwości ewakuacji kanałami, ponieważ Niemcy te drogi z dużymi przecięli. Kanały były bombardowane, były zawalane, część oddziałów błądziła. No, ta scena z filmu Kanał Wajdy no, jest sceną prawdziwą. Prawda? Jest sceną, którą gdzie... W związku z czym tu już część oddziałów, która wyszła wcześniej, wychodziła później albo w ogóle nie docierała i Rokicki dochodzi wcześniej, niż by to wynikało z jego faktycznie momentu wejścia do kanałów, nie na samym początku. Prawda? No, ale to wyglądało źle i tutaj faktycznie dało taki asumpt do, no skoro prawda, walą nam się plany, na których bazowaliśmy, to trzeba znaleźć właśnie kozła ofiarnego i pułkownik Rokicki z tych splotu okoliczności i tej niechęci był tutaj idealnym celem. Jedna rzecz jeszcze też taka, no, profesor Kosiński przywołuje we wstępie alternatywne wizje niektórych dowódców, wyższych oficerów powstania, co należało wtedy zrobić. Tak? I tutaj się kłania tytuł jego książki, profesora Kosińskiego książki, Ekonomia Krwi, znaczy jakieś stracieńcze wizje przedzierania się przez do Wisły, prawda, do no coś, co nie miało żadnego sensu militarnego, musiało się skończyć krwawą łaźnią. W tym momencie, prawda? Ale by oczywiście wyglądało bardzo honorowo i
nie było wycofaniem się z poradnictwa. Więc to też te nastroje czy oceny były bardzo krzywdzące, bardzo niesprawiedliwe i tutaj racjonalność tej decyzji o wycofaniu oczywiście nie ulega wątpliwości. Natomiast ten splot okoliczności był troszkę bardziej skomplikowany niż tylko niechęć Komendy Okręgowej i Komendy. To chyba warto dopowiedzieć oczywiście, że ta sprawa w zasadzie się rozeszła, bo została powołana komisja do oceny postępowania Rokickiego wyłoniona przez Kościela, czyli po przesłuchaniu świadków ze sztabu Mokotowa generalnie nie podjęto żadnej decyzji, no, prawda? Mamy w 2 dni później atak na Żoliborz, który też jest był nowoczesną dzielnicą, mamy dokładnie to samo, tak? No, nie ma się jak bronić się można w wąskich ulicach, twardych murach kamienic, a nie w takiej dysproporcji siły oczywiście. I chyba można też rzeczywiście powiedzieć, że teraz już historia przywróciła bo ja z paroma historykami wojskowości rozmawiałem przed tym spotkaniem i pytałem ich, jak oni to oceniają i z naszymi oni powiedzieli, to teraz z tej wiedzy co wiemy, decyzja Rokickiego była najracjonalniejsza, jaką można było podjąć w tym momencie. I to nawet ci, którzy nie są sympatykami Ruchu Narodowego, mówią na ten temat w ten sposób, że sama sprawa, finał tej sprawy też pokazuje, że oni, że świadkowie raczej świadczyli na rzecz. Wiem, że w całej jest dokumentacja tego sporu i właśnie rozmawiałem z historykiem, który przeglądał tą dokumentację i mówił, no ci wszyscy świadkowie, którzy tam byli powołani, to mówili, no ale co można było zrobić, prawda? Więc tutaj Rzepecki... Znaczy, można było skapitulować, ale to wtedy by oznaczało właśnie, też to jest dokładnie ten sam efekt przy wyeliminowaniu z walki tych kilkuset co najmniej, czy prawie 1000 żołnierzy. No ale Rokicki poszedł za tym, co było wcześniej, prawda? Po poszczególnych dzielnicach były zdobywane, wycofywano się kanałami. Ochota się wycofuje, Stare Miasto się wycofuje, Czerniaków się wycofuje. A wcześniej Powiśle chyba mogło również. Powiśle Górą. Tak. Ja dodam tylko jeden przypis, mianowicie to, co jest pewną trudnością w wyobrażeniu sobie tej sytuacji na Mokotowie w 1944 roku, to ówczesna przestrzeń. To znaczy, to rzeczywiście trzeba, do tego bym zachęcał do tych z Państwa, którzy będą czytali właśnie tę relację z powstania na Mokotowie, jednak żeby spoglądać na mapę Warszawy z tamtego czasu. Bo to jest zupełnie inna przestrzeń, tak? To w ogóle inny świat, tak? To znaczy dość powiedzieć, że na południe od ulicy Woronicza właściwie zaczynały się już ogrody, pola uprawne, tak, i pola skabackie to się ciągnęło, gdzieś tam były jakieś folwarki tego typu, tak, jakieś wioseczki, tak, no ja dlatego też starałem się jakoś w przypisach jakby to rozpoznać i podać pewne dane, żeby no, móc sobie bardziej plastycznie wyobrazić. Właściwie Mokotów, jak spojrzymy na jego ówczesny kształt, on był skomunikowany ze Śródmieściem poprzez placy Unii Lubelskiej. I to trochę była taka wyspa, tak, złączona właśnie tymi drogami tam idącymi przez plac Unii Lubelskiej. Czerniaków, Służewiec, tak, no to były takie kolejne wysepki, można powiedzieć, wokół Mokotowa. I z tego punktu widzenia w ogóle obrona Mokotowa była znacznie trudniejsza niż na przykład Starego Miasta, dlatego że jakby te techniki walki ulicznej no, były nie do przeniesienia, tak? Znaczy na przykład ataki pancerne Niemców, tak, na Starym Mieście, one często grzęzły w tych gruzach, ponieważ dzięki temu, że te kamienice, te uliczki były wąskie, kamienice złączone podziemnymi przejściami w piwnicach, to rzeczywiście pozwalało powstrzymywać te ataki. Natomiast na Mokotowie uderzenia pojazdów pancernych no po prostu rozrywało te linie powstańcze i okazywało się po kilku godzinach takiego natarcia, no, że właściwie ten front jest rozerwany i wytwarzają się takie wysepki właściwie, na których powstańcy się bronią. No, udawało się czasami przywrócić bardziej jednolitą linię frontu, natomiast po 25 września było to już znacznie trudniejsze, więc tu musimy sobie też z tego zdawać sprawę. Też zdawajmy sobie sprawę, że Niemcy rzucili po 23 września bardzo duże siły pancerne
na Mokotów, już nie mówiąc o bombardowaniach lotniczych z niedalekiego przecież Okęcia. A mogli Niemcy to zrobić, dlatego że no to my dzisiaj wiemy, no pułkownik Rokicki mógł to, tego się domyślał, tak, no pełnej wiedzy nie miał, z obserwacji lotniczej zachowań Armii Czerwonej na wschodnim brzegu Wisły wynikało, że po 24, 5 września tam jakiekolwiek ruchy ustały i było oczywiste, że Armia Czerwona nie wykona żadnych operacji na lewy brzeg Wisły. Z tego powodu Niemcy mogli bezkarnie używać wojsk, jednostek właśnie pojazdów pancernych i lotnictwa, ponieważ nie było ono w żaden sposób już właśnie, myślę tutaj o tych dniach, tych newralgicznych 25, 26 września, nie były zagrożone, czy to obroną przeciwlotniczą, czy działaniami lotnictwa sowieckiego, które w tym momencie praktycznie ustało. Wcześniej tutaj trochę to lotnictwo sowieckie operowało. I to jest jakby taki istotny moment. A drugi istotny moment, że po przegranej Berlingowców na Solcu i Czerniakowie, no, prawdopodobieństwo uzyskania połączenia z brzegiem Wisły, tak, po to, żeby stworzyć jakieś takie podstawy do nawiązania kontaktu z ewentualnie jeszcze desantem sowieckim, który, co dzisiaj wiemy, w 100% był wykluczony przez dowództwo sowieckie, w ogóle nie wchodził w grę, tak, oni tego nie planowali po prostu, no to jakby właściwie po utracie Solca, Siekierek, tak, no jakby tutaj kontynuowanie na tym odcinku walki no trochę rzeczywiście traciło sens, a możliwość z kolei ewakuacji do Lasu Kabackiego no też nie istniała w tym czasie. Znaczy siły niemieckie były tak duże, że próba przebijania się w stronę Lasów Kabackich musiałaby się zakończyć... Po otwartym terenie, no musiałaby się zakończyć totalną masakrą. Więc jakby w tym sensie, jakby ta myśl, żeby no, te, no ponad 1000 żołnierzy jeszcze tak ewakuować do Śródmieścia była wojskowo też racjonalna. Tutaj dodam, że pułkownik Rokicki jako 650 schodził do kanału, więc mniej więcej no gdzieś tak pośrodku tych oddziałów wycofujących się. Pewnie lepiej by to wyglądało, gdyby został do końca, tak jak zostawił to szefa sztabu. Być może, tak, Sternala, tak, który pozostał i następnego dnia o świcie skapitulował, no bo rzeczywiście już możliwości innych nie było. No inna sprawa, że no jakby to przejście kanałami do Śródmieścia, to jest też ciekawy opis tej książki, właśnie ten moment, w którym ten taki bardziej literacki walor tej książki się ujawnia, no bo to rzeczywiście była Gehenna, to było 6 km pod ziemią, które przechodziło się no, przez co najmniej kilkanaście godzin. Tak? No, w warunkach... Przeliwanie, wlewanie różnych substancji palących, duszących. Tak, to rzeczywiście tutaj, zwłaszcza ten moment, kiedy się dochodziło do Górnośląskiej, tam był taki newralgiczny, więc tutaj opisy tych peregrynacji kanałami, rzeczywiście to jest taki bardzo, bardzo poruszający moment tej książki. Natomiast też tutaj dodam jeden taki element, że po przegranej na Solcu pułkownik Rokicki chyba zwątpił w dowodzenie powstaniem przez Kruściela. To znaczy on jakby od połowy września, po tym jak okazało się, że żołnierzom broniącym się na Solcu nie przyszła z pomocą odsiecz ze Śródmieścia, można dyskutować, czy było to możliwe, czy nie było możliwe, ale że jakby te oddziały tam zostały pozostawione same sobie, to pułkownik Rokicki od tego momentu miał poczucie, że w znacznej mierze jest skazany na samodzielną ocenę sytuacji wojskowej. Tak? I tutaj znowu wraca ten problem komunikacji pomiędzy dowództwem całego powstania, sztabem Montera, a sztabem Karola na Mokotowie. No, warto też mieć na uwadze to, że czas, jaki tutaj, znaczy po pierwsze łączność była przez Londyn, tak, radiowa, a z kolei meldunki kanałowe, przez łączników kanałowych, no to pod ziemiami, no to jednak zajmowało w najlepszym razie co najmniej kilka godzin, tak, od kilka
sytuacjach niesprzyjających nawet kilkanaście godzin. Tak? W związku z tym można powiedzieć, że no, ta komunikacja w sytuacji, w której no, właściwie już nie tylko godziny, ale wręcz minuty decydowały, no, rzeczywiście była bardzo utrudniona i tutaj w znacznej mierze pułkownik Rokicki również i z tego powodu musiał mieć poczucie, że wiele zależy od jego osobistej oceny sytuacji. Warto też mieć na uwadze to, że on już kilka dni wcześniej, gdy został, już nie pamiętam którego dokładnie to w książce jest to podane, gdy został ranny w czasie bombardowania, no właściwie no, to był ten moment, w którym, jak wspomina, właściwie kwalifikował się do szpitala połowowego, z tej możliwości nie skorzystał, więc w tym sensie na posterunku starał się trwać jednak dopóki to było możliwe. Także więc rzeczywiście tutaj warto mieć na uwadze i ten taki ogólny obraz jakby no, sytuacji powstania w tej ostatniej dekadzie września, jak i właśnie te wszystkie problemy komunikacyjne, tak, no i położenie i też stany, też to, może też o tym nie należy zapominać, ale jednak stopień wyczerpania, no, wyczerpania tych żołnierzy, tak? To znaczy, to jest bardzo istotny element. To jest bardzo, nie byli w stanie walczyć, tak, i nie bardzo mieli czym walczyć, znaczy, w sensie przemiany amunicji. Znaczy dochodziło do przypadków no, prób samobójczych, po prostu w akcie pewnej rozpaczy, kompletnego wyczerpania psychicznego. Wydobywały się najlepsze oddziały, które wytrzymały znacznie więcej, ale już nie były w stanie. Tak, no jest gdzieś taki próg, jakby no każdy, to pewnie każdy wojskowy powie, tak, no, że jest gdzieś jakiś próg, tak, odporności psychicznej, po przekroczeniu którego nawet najlepszy, najdoskonalszy żołnierz nie jest w stanie kontynuować walki, po prostu no, bo tak jest skonstruowana natura człowieka. Ja bym tylko dodał, że paradoksalnie decyzja podjęta przez pułkownika Rokickiego właśnie nie mieściła się, znaczy nie była takim absolutnym wykazem realizmu, bo gdyby był realistą, prawda, i chciał chronić życie żołnierzy, to powinien się poddać. Natomiast on jako oficer, jako dowodzący, no, podjął decyzję w jakimś sensie kompromisową, no ale która narażała jego żołnierzy i na właśnie dramatyczną drogę w kanałach i na dalszą walkę. No, zwłaszcza, że dwa dni wcześniej otrzymał propozycję od emisariuszy tak, poddania oddziałów powstańczych. Czyli on się tutaj, on tu nie kapituluje, tak. Mimo że miałby do tego podstawy i dla ratowania żołnierzy ludności cywilnej także. I miał takie propozycje przecież. Tak, miał taką możliwość, czyli właśnie nie myśli tylko kategoriami, żeby chronić swoich, ale myśli kategoriami wojskowymi, honorowymi, prawda, i także w jakimś sensie posłuszeństwa swoim przełożonym. I chyba też warto dodać, że wypełnił ostatni rozkaz, bo dostał rozkaz powrotu po swoich żołnierzy i oczywiście, która już wydawała się zupełnie racjonalna, a wykonał ten rozkaz, czyli jakby honor żołnierza wobec dowódcy zachował, a jego polemika już zaczęła się, kiedy nie było już stosunku, powiedziałbym, wojskowego między dowódcą powstaniem a nim i obrona. Nie. Proszę Państwa, oczywiście za chwilkę oddam Państwu głos, ale jeszcze chcę jedno pytanie zadać. Właśnie doszliśmy oczywiście do pytania najistotniejszego chyba, które dotyczy powstania warszawskiego i sensu w ogóle naszej walki, czyli oczywiście zasłynnego bić się czy nie bić. Nie ukrywam, że ja oczywiście tu pracując już prawie 18 lat spotykam się z tym pytaniem niemal na co dzień też w edukacji i dla mnie ten spór, powiedział o powstanie, jest oczywiście pewnym sporem w ramach jednej wartości aksjologicznej, bo wiadomo, że i niepodległość kraju, ale i życie ludzkie są bardzo ważne. Wyważenie tych dwóch wartości, co za co, jest zawsze stanowi ogromny dylemat, zwłaszcza w naszej historii. I dla mnie ta książka jest oczywiście ważnym przyczynkiem do tej dyskusji, też ważnym do tej właśnie, bo ten spór o powstanie w zasadzie pokrywa się, jeżeli mówimy, odrzucamy oczywiście krytykę komunistyczną, prawda, bo ona jest dla nas jakby poza tym systemem cywilizacyjnym, ale jeżeli bierzemy oczywiście ludzi, którym zależy na tych wartościach, czyli prawda, naród, życie ludzkie, przemiana pokoleń, a z drugiej strony niepodległość państwa polskiego, no to jasne, że ten spór jest kluczowy. Ta książka jest przyczynkiem do tego. Ono się pokrywa oczywiście ze sporem naszych dwóch wielkich, czyli Dmowskim i Piłsudskim, bo to widać było, że
że Rokicki jest wychowany w nurcie narodowym, a większości członków Komendy Głównej to raczej reprezentujące Piłsudczyków. No i zawsze te zdanie Piłsudskiego do narodowców: panowie byście tylko za 5 groszy jedną kroplę krwi przeleli, prawda, ciąży, a druga strona odpowiada: zaraz, to nie tylko jedna kropla krwi, prawda? I stąd mamy to hasło ekonomia krwi. Ja się zawsze zastanawiam, oczywiście ja nie ukrywam, że trochę osobiście jestem podzielony, przepraszam za taki długi wywód, ale ja jestem ze strony mamy powinowatym delegata rządu, więc zawsze te wartości powinności wobec państwa były, ale też jestem synem pogrobowca popowstaniowego, więc ta strona też jakby utrata, powiedziałbym, że mój ojciec nigdy swego ojca nigdy nie poznał, bo on utracił życie w powstaniu i wiem, co znaczy być dzieckiem wojny, bo mój ojciec był dzieckiem wojny. Jest jakoś mocno przyjmująca, prawda? I zawsze zastanawiałem się, czy te postawy się jakoś mogą spotkać, czy zawsze jesteśmy skazani na to, że albo tak, czy możemy poszukać jakiejś... Ja się sam biję, prawda? Jak mówię, jednego dnia przyznaję rację jednym, drugiego dnia przyznaję rację drugim i zastanawiam się właśnie, czy to można jakoś pogodzić. Co będą panowie na to? Ja tylko jedną tylko uwagę może na początek, że wbrew pozorom ten spór to nie był tylko między narodowcami czy prawicą a Piłsudczykami, ponieważ oponentem walki powstańczej był Kazimierz Trzaskowski, najwyższy wtedy rangą Piłsudczyk, a jej przeciwnikiem powstania, przynajmniej tej formy jego wywołania, tak jak ona doszła, był Kazimierz Radek Osmecki, też przekonany Piłsudczyk, i takich przykładów można by wydobyć znacznie więcej. No też już jest spór nierozstrzygnięty. Natomiast sama forma wywołania powstania budzi moje jednak bardzo poważne zastrzeżenie. Tak? Znaczy, z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że bez powstania, bez tego dramatu powstania być może polska historia wyglądałaby trochę inaczej, tak? Bo ono jednak było takim zaczynem bohaterstwa, który stał, utrudniał pacyfikację Polski przez komunistów, ale z drugiej strony wywołanie powstania właśnie w taki sposób, który nie dawał mu szans na powodzenie i nie myślenie kategoriami właśnie, że w jakimś sensie, że Polska jest wieczna, tak? Że to, że nie wystąpimy w tym momencie, nie przesądzi o losie narodu, który będzie trwał i który został pozbawiony i swoich najlepszych synów, prawda, i córki, i jednocześnie swojego dziedzictwa, prawda, materialnego. Więc to jest oczywiście spór, który moim zdaniem trzeba prowadzić już w odległości na trochę innej płaszczyźnie. Znaczy nawet zakładając sens jakiejś formy oporu wobec Niemców, no bo nie było powiedziane, że Warszawa by nie trafiła piękna i nienaruszona w ręce sowieckie, że tu się jednak nie było walk, i to jednak spojrzeć na tą decyzję i na sposób myślenia części elit dowódczej Armii Krajowej w sposób bardzo, bardzo krytyczny. No tak, no powstanie warszawskie jest jakby też przyczynkiem do tego wielkiego sporu między insurekcjonizmem romantycznym a politycznym realizmem. I pewnie zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że o ile pierwszy z tych nurtów dostarcza wielu bardzo wzniosłych słów, no o tyle drugi na pewnie może się bronić co najwyżej na gruncie logiki politycznej, która pewnie jest znacznie mniej atrakcyjna w przekazie, niż na przykład, tu pozwolę sobie zacytować takie moim zdaniem, znaczy cytat z Karola Ziemskiego, dowódcy Grupy Północ na Starym Mieście. On mówił tak o tym, jak wspominając ten moment podejmowania decyzji o rozpoczęciu powstania. Podobnie jak Feniks spala się i znowu powstaje z popiołów, tak i Polska jest skazana na bezustanne powstanie, na przegraną i każdorazowe odradzanie się z klęski. I to jest jakby esencja, jakby można powiedzieć, tej takiej myśli insurekcyjnej, mesjanistycznej, która gdzieś przez cały wiek XIX
powraca, no i z którą rzeczywiście w sposób twardy, racjonalny i przekonujący polemizował Roman Dmowski. Można powiedzieć, że no, gdyby tak spróbować, to ten spór też streścić w jednym zdaniu, no to był to w znacznej mierze spór o powstanie styczniowe, tak? To znaczy jakby Piłsudski budował swoją myśl w oparciu o afirmację powstania styczniowego, Dmowski wręcz przeciwnie. Dmowski chciał, żeby Polacy w swoim myśleniu o polityce, o państwie polskim, o narodzie polskim zdołali przekroczyć tę taką w jego przekonaniu niszczycielską dychotomię albo bierność, albo zryw insurekcyjny, powstańczy, tak? Że to jest, że ta dychotomia jest niszczycielska, niszcząca, ponieważ w każdym kolejnym takim zrywie kolejna generacja najbardziej patriotycznej polskiej młodzieży, młodzieży inteligenckiej gdzieś na tym stosie ginie, umiera, tak, a ta sprawa polska niekoniecznie posuwa się naprzód. Co nie zmienia faktu, że z punktu widzenia Dmowskiego powstanie było instrumentem, tak, politycznym i wojskowym, którego należało użyć zależnie od koniunktury politycznej. I z punktu widzenia Dmowskiego i narodowców, takim powstaniem, które mieściło się w realizmie politycznym, pewnej racjonalności politycznej, było powstanie wielkopolskie. Tak? To znaczy to uważano, że właśnie to jest przykład powstania wywołanego w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej koniunkturze geopolitycznej, tak, coś, co do niepodległości polskiej prowadzi. To tylko dodam, takim rodzajem powstania była ta koncepcja, o której mówiłeś, czyli pójście na zachód, prawda? Przecież to też tak, było pójście, no, w sensie odbrojenie, uderzenie, też niosące ofiary i pewnie niemałe, ale tak, mające konkretny cel polityczny, więc, i w konkretnym miejscu polityczny. Więc w tym sensie realizm polityczny oczywiście nie oznacza rezygnacji z przelewania krwi, prawda, za Polskę, tak, to trzeba się dobrze tutaj porozumieć. Więc no, myślę, że my dzisiaj trochę właśnie no, jesteśmy trochę takimi zakładnikami tego romantycznego patosu, no bo on jest porywający. No, jak czytamy właśnie wspomnienia właśnie takich ludzi jak Karol Ziemski, tak, czy innych właśnie tych oficerów, którzy byli zwolennikami rozpoczęcia powstania w Warszawie, czy nawet samego generała Kulickiego, no to po prostu gdzieś to chwyta za serce po prostu, tak? Znaczy, jak się czyta właśnie no, te ich manifesty o umieraniu za niepodległość, za Polskę, tak? No to rzeczywiście ma się... O walce o wolność, tak? O walce o wolność, tak? To właściwie no, trudno pozostać na to obojętne. No i z powstaniem warszawskim jest pewnie też i taki problem, że jakby na to nie patrzeć, to warto też mieć na uwadze to, że to było kilkadziesiąt dni takiej prawdziwej polskiej niepodległości. Na tych najpierw większych skrawkach Warszawy, potem coraz mniejszych. To było to doświadczenie funkcjonowania państwa polskiego w tych różnych jego wymiarach, od struktur wojskowych po struktury właśnie cywilne, administracyjne, sądowe. I że gdzieś chyba ta legenda tej właśnie krótkiej niepodległości gdzieś jakoś Polakom w kolejnych pokoleniach towarzyszyła, tak? I pewnie też towarzyszyło to przekonanie z drugiej strony, tak? No, że jednak tę ekonomię krwi no, gdzieś na uwadze mieć trzeba. Pozwolę sobie tylko tutaj przypomnieć, że to jest cytat z takiego głośnego artykułu Adama Toporzyńskiego opublikowanego w Londynie, w walce londyńskiej, to nie mylić z tą krajową walką, tutaj w konspiracji się ukazującą, artykułu opublikowanego w listopadzie 1943 roku, w którym on to w proroczy sposób, tak, wskazywał, czym będzie wywołanie powstania przedwczesnego zwłaszcza, powstania, tak, i że właściwie też mówił, że w sensie politycznym to Polsce niepodległości nie przyniesie, tak, więc gdzieś tutaj to trzeba mieć na uwadze. Ja tutaj pozwoliłem sobie w ramach tych apendyksów dodać taki bardzo ciekawy wywiad. To chyba jest jedyny wywiad, jaki się ukazał z pułkownikiem Rokickim po wojnie na łamach wrocławskiego tygodnika kulturalnego w 1965 roku. I tutaj pułkownik Rokicki mówi coś takiego, że
decyzja o rozpoczęciu powstania w Warszawie być może miałaby głębszy sens wojskowy, gdyby jednak podjęta została co najmniej kilka tygodni później lub kilka miesięcy później. Tak? Znaczy to jest w ogóle taki też spór o ten termin tego 1 sierpnia. Tak? Są tacy, którzy mówią, że powstanie wybuchło albo za późno, tak? Bo może miałoby większe szanse powodzenia w tym swoim pierwszym takim impecie, gdyby wybuchło w momencie, kiedy rzeczywiście tutaj niemiecka administracja w panice się ewakuowała. Tak? Albo wybuchło za wcześnie, no pułkownik Rokicki przekonywał, wskazując bardzo tutaj, jak sądzę, dosyć racjonalnie przedstawiając sytuację zarówno w samej Warszawie, jak i na przedpolu Warszawy, że rozpoczęcie powstania no, ileś tygodni później być może miałoby większy sens wojskowy, no aczkolwiek no tutaj znowu docieramy pewnie do no tej wielkiej geopolityki. No i pytanie, czy strona sowiecka zachowałaby się wobec powstania inaczej kilka miesięcy później, pewnie pozostaje otwarte i można wątpić, tak, czy tutaj byłaby jakaś zmiana. Tutaj też taki szczegół istotny, właśnie mówiący coś o realizmie tych ludzi. No, na przykład to zwłaszcza Tadeusz Maciński, to tutaj szef Okręgu Stołecznego, mówił coś takiego, tak, że niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek do Rosji, czy do Związku Sowieckiego i do Armii Czerwonej, rozpoczynanie akcji zbrojnej w Warszawie w ówczesnych warunkach wojskowych bez kontaktu operacyjnego z dowództwem Armii Czerwonej, to nie może przynieść sukcesu wojskowego po prostu, tak, no niezależnie od tego, czy komu się to podoba, czy się nie podoba, tak, no bo to po prostu, no to jest no, tutaj już zwykła taka wojskowa matematyka. To mnie właśnie bardzo uderzało zawsze od strony wojskowej, znaczy, że plan powstania zakładał dwa dni na mobilizację sił okręgu, natomiast uderzenie na Niemców mogło nastąpić wtedy, kiedy, jak mówił pułkownik Buchszanie, szef oddziału operacyjnego, kiedy Rosjanie położą ognie artyleryjskie na przeprawy i na Warszawę. Prawda? Czyli tu się to się nie styka. Jak oni już trumują Warszawę, nie ma czasu na dwudniową mobilizację i na powstanie w warunkach toczącej się walki szturmu o miasto. Prawda? Czyli jakby Niemcy chcieli bronić Warszawy, tu nie było miejsca na powstanie. Z punktu widzenia wojskowego to by się tylko udało, gdyby Niemcy się wycofali, postanowili nie bronić Warszawy, to się było możliwe, ale w świetle już doświadczeń, choćby Wilna, nie. No, a więc tutaj można było prosić jakąś demonstrację wojskową zrobić, ale o tym nie myślano. Myślano kategoriami zdobycia miasta i opanowania miasta, nie mając właśnie uzgodnienia, nie zakładając uzgodnienia z Armią Czerwoną, to przecież każdej chwili mogę na starcie przerwać. Jeszcze tutaj jedno zdanie, tylko takie podsumowanie. No, Wiesław Chrzanowski napisał takie ładne zdanie, że on był przeciwnikiem rozpoczynania powstania w Warszawie jako uczestnik konspiracji narodowej, publicysta również, był też krytykiem tej decyzji już właściwie do końca swojego życia, co nie zmienia faktu, że był niezwykle bohaterskim żołnierzem powstania warszawskiego, dwukrotnie ciężko rannym, właściwie no, niewiele brakowało, aby nie przeżył powstania, więc on miał prawo mówić to, co mówił. I on sformułował takie zdanie, że skoro za coś zapłaciło się tak straszliwą cenę, to tego dobra, za które właśnie się tę cenę zapłaciło, no, lekceważyć już nie wypada i nie można. Tak? I wydaje mi się, że to jest jakaś taka myśl, no, która po latach nie może tutaj jakby spinać, tak, no, właśnie te dwa porządki myślenia o tym, jak do tej niepodległej Polski dążyć. Tak? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to jest ten moment, oczywiście chciałem oddać głos Państwu. Przepraszam, planowałem troszkę wcześniej, ale jak Państwo widzicie, trochę kwestii tutaj wybrzmiało. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie albo zrobić jakąś komentarz? Ja chciałam tylko uzupełnić to, co mówił profesor Kosiński, bo pułkownik Rokicki był ranny w głowę 25 września
bo to akurat urodziny jego córki, więc ja zapamiętałam tą datę. Tak, ale no, nie wiemy, jak ta głęboka była to rana i no, w każdym razie nie strzec posterunku, tylko dalej bronił Mokotowa. Ja chciałam tylko... To jestem bardzo wzruszona, że właśnie dziadek trafił do Muzeum Powstania Warszawskiego, no, zajęło to trochę czasu. Myślę, że tutaj ogromna rola Instytutu Myśli, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i profesora Jana Żaryna. No i z ogromną wdzięcznością też do pana profesora Kosińskiego, który podjął się opracowania tej książki i właśnie tak wnikliwie zanalizował wszystkie decyzje tak trudne i tak bolesne, bo myślę, że pułkownik Rokicki jest taką postacią tragiczną, jeżeli chodzi o kształt zapamiętania swojej roli. Więc to, że przyszedł taki moment, że ta książka się ukazała i że dzisiaj właśnie w Muzeum Powstania Warszawskiego można ją kupić i jest dostępna i że, no, i że będzie jakąś formą, jakimś dokumentem do dalszych prac nad powstaniem, no to jest dla mnie wielki dzień i bardzo, bardzo za to dziękuję. My też bardzo dziękujemy za te słowa, bo to dla nas oczywiście jest duma i myślę, że pan profesor, powiem jego imieniu, że na pewno jest zadowolony i szczęśliwy, że mógł się przyczynić do powrotu pamięci ważnej postaci, prawda? Postaci zapomnianej, tak jak wielu zresztą przedstawicieli tego ruchu, prawda? I że możemy nawet z takimi opóźnieniami, prawda? Bo to na pewno ta książka. No myślę, że może nie jak powiedzieliście, że w latach 90. mogło być za wcześnie, ale już na początku 2000 mogła być wydawana, prawda? Bo już troszkę wiedzy była i trochę na to trzeba było poczekać. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Chciałam prosić o omówienie, czym to nowsze wydanie się różni, czy od tego pierwotnego wydania powojennego w zielonej okładce. Wie pan co, zapraszamy do kuluarów, bo to było mówione, pan się trochę spóźnił, więc nie będziemy rozwijać tej kwestii, bo to bardzo dokładnie to mówiono w pierwszym. Jako recenzent powiem, że bardzo się różni wszystkim aparatem naukowym. I dodatkami, w związku z czym są to w zasadzie... Z przypisami. Tak, jest, ta pierwsza książka w tym momencie jest zabytkiem bibliograficznym, pamiątką, natomiast ta jest książką znacznie szerszą, znacznie bardziej dokładnie wyjaśniającą cały kontekst opisywanych wydarzeń. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Tak, bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu za obecność, dziękujemy naszym gościom za bardzo ciekawą dyskusję.